Cześć! Witajcie w nowym cyklu Od Zera do Bohatera. Jest to nowy cykl realizowany przez Nixar wspólnie z iAutomatyka.pl za pośrednictwem kursyautomatyki.pl. W ramach tego cyklu będziemy sprawdzać, jak zrobić ze świeżo upieczonego maturzysty tegorocznego automatyka w 2 do 3 miesięcy. Zaczynajmy więc! Przedstawmy się może, ja mam na imię Arek, ty jesteś. Cześć, nazywam się Paweł Piotrowek. Podobieństwo jest nieprzypadkowe, o czym pewnie jeszcze będziemy wspominać. Wiemy już, jak ma na imię nasz bohater przyszły, więc dowiedzmy się o nim trochę więcej. Mamy serię pytań, która nam troszeczkę go przybliży. A więc, ile masz lat? Obecnie mam 18 lat, a w październiku będę miał 19. Czyli 18,5, super. Skoro pisałeś maturę w tym roku, to znaczy, że liceum, technikum? Liceum ogólnokształcące. Jestem świeżo po skończeniu imienia Oskara Kolberga w Kościanie. Podobno całkiem spoko liceum. A jak już liceum, to jaki profil? Na początku byłem na profilu matematyczno-fizycznym, jednak po roku zmieniłem na matematyczno-geograficzny. Czyli co, fizyka cię przerosła, to nie twoja impreza? O co tu chodzi? Nie, że mnie ciekawi, jednak uważałem, że była za mnie za trudna w tamtym momencie. Okej. Okay. Co przekonało cię do udziału w tym wyzwaniu? Czy może po prostu uważasz, że zawód automatyka to jest coś przyszłościowego, będzie tam kasy po sam sufit, czy może sława za sam udział w tym wyzwaniu, czy co innego? Co było twoim motywatorem do tego, że zdecydowałeś się wziąć w tym udział? No chyba, że odpowiedzią jest to, że po prostu namówił cię brat. Już padła odpowiedź nam to pytanie. Jednak również uważam, że zawód automatyka jest przyszłościowy, jak i również chcę się sprawdzić, czy jestem w stanie się go nauczyć w dość krótkim okresie. Okej, okay, no zobaczymy. Dowiemy się wszystkiego za 3 miesiące. Druga tura pytań jest o motywacji i oczekiwaniach, czyli trochę powielimy to pytanie, czyli dlaczego akurat automatyka? Dlaczego już skoro pracujemy w obszarze inżynierii jako Nixal, dlaczego nie konstrukcja, dlaczego nie montaż, nie wiem, jakieś programowanie, tylko automatyk? Bo wiedzmy, że jest różnica pomiędzy automatykiem a programistą, bo tutaj mówimy o automatyku, tak? Więc dlaczego automatyka? Swobodnie czuję się, gdy widzę jakieś układy elektroniczne. Nie jest to dla mnie problemem. Jednakże, gdy musiałbym coś skonstruować, zaprojektować czy zaprogramować, nie jest to już dla mnie tak proste. A ta swoboda wynika z czego? Jakby sam się bawiłeś kiedyś jakąś elektroniką? Tak, dokładnie, wynika z moich zainteresowań. Okej. Okay. No to skoro już wiemy, że automatyka, to co chciałbyś osiągnąć po tych 2-3 miesiącach tego naszego wyzwania? Chciałbym na pewno poszerzyć swoją wiedzę z zakresu automatyki, tworzenia schematów elektrycznych, również schematów pneumatycznych, tego jak zaprojektować od początku szafę elektryczną oraz sterowniczą, jak wszystko to zintegrować już bezpośrednio na obiekcie. Czyli wiemy, co chciałbyś osiągnąć, a teraz przejdźmy trochę do tego, czego nie chciałbyś osiągnąć, czyli co spodziewasz się, że osiągniesz, ale czy przewidujesz, że z czymś będziesz miał problemy? Tak, boję się, że będę miał problemy z programowaniem sterowników PLC. Ale dlaczego, to cię jakoś nie interesuje? Czy programista z ciebie słaby? Co tu jest powodem? Tak jak już wcześniej wspomniałem, programowanie nie jest moją bajką. Okej, okay, rozumiem, pochwalam, mam podobnie, wiem, o czym mowa. Porozmawiamy trochę o tym, jaki jest twój poziom zerowy, czyli to, co umiesz teraz, czyli jakie są twoje doświadczenia w zakresie automatyki, bo to nie jest też tak, że jesteś totalnie zielony. Ja pamiętam, że już w ramach jakichś tam prac wakacyjnych czy w wolnych okresach coś już u nas robiłeś, więc powiedz, co już wiesz, z czym już mieli do czynienia, czym już się zajmowałeś w obszarze automatyki. Pracując w tej firmie oczywiście zaczynałem od prostych zadań, jednak... Niemożliwe. Tu nie ma prostych zadań. Jednakże również składałem szafy, również... Z IKEA? Takie też. Okay. Jednak sterownicze oraz szafy automatyki też składałem. Super. No, to nie da się ukryć, to odróżnia Pawła, czyli naszego kandydata na bohatera, od większości chyba jego kolegów, rówieśników, maturzystów.
Ilu maturzystów w Polsce do tej pory złożyło szafę elektryczną czy szafę zajmującą się sterowaniem jakimś wycinkiem linii? Zakładam, że mniej niż 20%. Ty złożyłeś chyba nie jedną. Nie jedną na pewno. No właśnie, czyli nie jest tak, że nasz kandydat jest totalnie zielony. Ale idźmy dalej. Co wiesz ogólnie o systemach sterowania? Ogólnie wiem, po co są one tworzone, jednakże sam z siebie bym ich nie zaprojektował, dlatego chciałbym poznać to, jak stworzyć logikę całego procesu. A to nie jest prosta sprawa, bo to jednak trzeba łączyć sobie umiejętności ze wszystkich tych dziedzin, o których mówimy, czyli od programowania do projektowania i tak dalej, po drodze przez bezpieczeństwo. Ale do tego wszystkiego myślę, że dojdziemy w trakcie. Mówiłeś o programowaniu. Czy znasz jakieś języki programowania, jeżeli chodzi o automatykę, czy tu jesteś totalnie zielony? Obecnie nie znam żadnego języku programowania. Okej, okay, uczciwie, fajnie, czyli wiemy, od czego zaczynamy. Wracamy do tego, co było w liceum. Wiemy mniej więcej, jak wyglądała Twoja miłość do fizyki. Wiemy, że była ona platoniczna i to Ty byłeś tą stroną, która jej nie odwzajemniała. A jak to było z tą matematyką? Jak, no bo jednak matematyka to przedmiot ścisły, więc na co dzień używany w inżynierii, a w programowaniu, którego nie lubisz, to już w ogóle bardzo często. No ale jak sobie z tą matematyką radziłeś? Czy to już bardziej Twoja bajka, czy jednak mniej? Co tu byś nam powiedział? Zdecydowanie jest to bardziej moja bajka niż fizyka, jednakże podstawowa matematyka była dla mnie prosta, tak rozszerzenie, jak pewnie dla większości osób, już nie było dla mnie tak proste. A jesteś nam w stanie powiedzieć, jakie wyniki z matury miałeś na obu tych poziomach? Tak, z matematyki podstawowej miałem 89%, a z rozszerzonej 50%. Okej, okay, ja miałem rozszerzone 96, to jakby ktoś pytał. To porozmawiajmy sobie o fizyce, skoro, no bo to jednak fizyka to jednak do tej inżynierii nawet bym powiedział troszeczkę bliżej. Elektryczność. Czy w tym zakresie czułeś się lepiej, skoro całej fizyki tak niespecjalnie, to czy elektryczność i to wszystko, co z tym związane, co się może w automatyce przydać, jakoś bardziej Cię interesowało? Tak, akurat w zakresie elektryczności czuję się najlepiej z całej fizyki. Okej. Okay. Mówiłeś o tym, że masz jakieś doświadczenie z elektroniką, że jest to poniekąd Twoje hobby. W czym to się objawiało? Czyli jakby co w zakresie tej elektroniki robiłeś, czym się bawiłeś, jak to wyglądało? Zdarzyło mi się lutować, zdarzyło mi się bawić płytkami PCB, również ciągnąć przewody. Nie jest to dla mnie nic nowego. Trochę odpowiedziałeś na moje następne pytanie, bo miałem tu napisane, czy miałeś jakieś doświadczenie w lutowaniu i budowaniu prostych obwodów elektrycznych, czyli jednak miałeś. To też nie jest, zakładam, że umiejętność posiadana przez 80% polskich maturzystów, czyli tu też troszeczkę wyprzedzasz, także jakby brawo dla nas. Czy kiedykolwiek z kolei, skoro już robiłeś PCB, to programowałeś jakieś mikrokontrolery lub sterowniki PLC? Zdarzyło mi się zaprogramować sterownik silnika, jednakże oprócz tego nigdy jakoś nie było to moje hobby i nie chciałem nic programować. Okej, okay, i mówimy o sterowniku silnika elektrycznego, nie u szwagra w samochodzie. Nie, w mojej Okej. hulajnodze. Na krótko odchodzimy od przepytywania Pawła i przechodzimy do tego, co Paweł już w zakresie szkolenia się na automatyka zrobił, bo z tego co wiem, przeszedłeś już pierwszy wstępny kurs z zakresu jakichś takich totalnych, bazowych podstaw automatyki. Jakie są Twoje wrażenia po tym? Czy Twoja wiedza w stosunku do tego, co już miałeś w głowie i co już umiałeś, wzrosła? Czy coś ciekawego dowiedziałeś? Co byś nam o tym powiedział? Uważam, że ten wstęp jest na pewno bardzo przydatny dla osób, które nie mają wiedzy na temat automatyki, pokazując w dobry sposób, na czym właściwie polega automatyzacja i po co ona jest. Czyli wartościowa nauka. Dokładnie, na sam początek jak najbardziej. Super. To idźmy dalej za ciosem, bo jednak kursy wszystkie, przez które będziesz przechodził po kolei, bo to nie tylko tak, że tylko kursy, my oprócz tego będziemy Cię wspierać naszymi doświadczonymi automatykami, ale kursy, przez które będziesz przechodził, mają formułę online. Jak u Ciebie z doświadczeniem w nauce online? Nigdy wcześniej nie korzystałem z kursów online. Ale jednocześnie chyba, biorąc pod uwagę, że dopiero co skończyłeś liceum, chyba znaczna część Twojej nauki przypadła jednak na naukę online, nie?
Może nieznaczna część, jednak co najmniej rok spędziłem na nauczaniu zdalnym. Czyli jednak doświadczenie masz tym większe niż ja. Czyli miejmy nadzieję, że będzie dobrze, ale zobaczymy faktycznie, czy masz jakieś takie pierwsze spostrzeżenia, że ten online, nie wiem, brakuje ci czegoś w tym, jakiegoś kontaktu z instruktorem, czy na tym etapie to jest jeszcze ok? Na ten moment nic mi nie brakuje, jednakże na to pytanie będę mógł lepiej odpowiedzieć dopiero w dalszej części kursu. Jak najbardziej, czyli na ten moment nie mamy preferencji pomiędzy nauką stacjonarną a nauką online. Super. Dowiedzmy się jeszcze trochę więcej o Tobie. Pytaliśmy już o Twoje hobby. Wiemy już, że zajmujesz się, że lubisz zajmować się elektroniką. Czy masz jeszcze jakieś inne hobby? Tak, jest to na przykład strzelectwo oraz jazda na rowerze. Okej, to trochę rezonuje może dziwnie z moim następnym pytaniem, ponieważ chciałem zapytać, czy masz jakieś umiejętności, które Twoim zdaniem mogą być przydatne w nauce automatyki? Strzelanie? Poniekąd, jak już będziesz na obiekcie, może Ci się przydać, ale czy jakbyś odpowiedział na to pytanie? Uważam, że mój kontakt z elektroniką, który mam praktycznie na co dzień, pomaga mi w tym, żeby nauczyć się automatyki. Ułatwia mi to, ponieważ wielu rzeczy nie widzę po raz pierwszy raz. Okej. Jak już mówiłem, będziemy wspierać Cię doświadczonymi automatykami. Jakie masz oczekiwania wobec tych osób? Co chciałbyś się od nich dowiedzieć? Czy już widzisz, że na przykład w oparciu o to, czego dowiadujesz się online z kursów, potrzebny byłby Ci jakiś komentarz? Co chciałbyś od tych ludzi się dowiedzieć? Czego byś się chciał od nich nauczyć? Tak, na pewno w przypadku projektowania szafy posiadam może jakąś minimalną wiedzę ogólną, jednak potrzebowałbym kogoś, kto by mnie poprowadził od początku, w którym momencie coś zacząć, gdzie coś narysować i jak wszystko poprowadzić. Chyba już wcześniej takie wsparcie dostawałeś, nie? Bo wydaje mi się, że już chyba pracowałeś z ludźmi, którzy te szafy, które składałeś, projektowali, czyli to już widzieli, że czegoś Cię nauczyło? Czy jakby praca bezpośrednio z ludźmi, którzy to zaprojektowali, dawała jakąś wartość? Tak, mówili wiele o tym, jak wszystko działa i po co są dane elementy w szafie. A jak wiemy dobrze, nie chodzi o to, żeby tylko zaprojektować pierwszą szafę. Pierwszą szafę trzeba złożyć samemu, żeby zobaczyć, jakie głupoty zrobiło się na etapie projektowania. Dowiedzieliśmy się trochę o Pawle. Wiemy już, co w zakresie automatyki robił, gdzie pracował, mniej więcej jak to wyglądało i co umie, jakie jest jego hobby. Trochę już o nim wiemy. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć o nim czegoś jeszcze, dajcie nam znać, dopytamy, żebyście też wiedzieli, z jakim dokładnie poziomem wiedzy Paweł do tego naszego wyzwania startuje. Przed Pawłem sporo wyzwań, bo do przejścia wszystkie kursy zgromadzone na kursyautomatyki.pl. Paweł, jakbyś nam trochę powiedział, bo już zapoznałeś się z tymi zdaniami, które Ci daliśmy. Przecież zobaczyłeś sobie tą listę kursów, które przekazaliśmy Ci do zrobienia. Jakbyś nam w dwóch słowach powiedział, co tam jest, czego liczysz, że się dowiesz z tych kursów? Tak, na pewno uważam, że najważniejszym kursem będzie kurs podstaw automatyki. Jest on dość długi jednak, pokazuje praktycznie całą dziedzinę automatyki. Również kolejnym ważnym kursem dla mnie będzie kurs pneumatyki, ponieważ jest ona praktycznie każdej realizacji używana. Zgadza się, jak najbardziej. Paweł przez kolejne tygodnie będzie przechodził przez kolejne wyzwania. Mamy to tak poukładane, że w kolejnych tygodniach będzie programował robota, projektował automatykę. Oczywiście nie w tej kolejności, tylko w nieco innej. Będziemy wam to pokazywali na żywo, na bieżąco, każdego tygodnia. Paweł będzie też opowiadał trochę o tym, co w danym kursie było. Już szczegółowiej niż dzisiaj powiem wam, czego zabrakło, o co należało dopytać, a co było super, z czego się dowiedział, a czego nie wiedział więcej. W kolejnym odcinku zdradzimy wam też, jakie wyzwanie czeka na Pawła na koniec kursu, a jest to wyzwanie z kategorii wrzucenia człowieka do głębokiej wody w zawiązanym worku, czyli dostanie przemysłową realizację, która już za jakieś 3 do 4 miesięcy będzie musiała działać i to nie jest mały mikser. To jest naprawdę duże wyzwanie, duża aplikacja z robotem, taka, z którą mierzy się czasami po kilku wytrawnych automatyków, a Paweł będzie musiał ją zrobić samodzielnie i częściowo ją złożyć. Co to będzie, tak jak powiedziałem, powiemy wam za tydzień. Cieszysz się, Paweł, na wyzwanie? Jak najbardziej. Też mi się wydaje, że będzie fajnie. A was, drodzy widzowie, zapraszamy, żebyście to wyzwanie śledzili z nami. Będziemy się z wami regularnie dzielić postępami. Będziemy chodzić za Pawłem z kamerą, zobaczymy, jakie wyzwania będą mu towarzyszyć na co dzień, czego będzie się uczył, co będzie robił, w jakie zadania go wrzucimy,
Myślę, że będzie naprawdę co oglądać. Myślę, że możecie być zdziwieni tym, jak skomplikowane zadania Paweł dostaje już teraz i jak całkiem nieźle, mam nadzieję, będzie sobie z nimi radził. I to chyba tyle. Czyli co? Idziemy walczyć. Dokładnie. A Wam życzymy spokojnego dnia i do usłyszenia za tydzień. Cześć. Cześć.